o ile jest drożej dla niektórych, mimo tego, że powinniśmy mieć wszyscy takie same warunki, tak? No ale wiadomo, no, różni dostawcy, różne ceny energii elektrycznej. Prąd, energia elektryczna w całej Europie drożeje od stycznia i teraz jesteśmy przy końcu roku. No i niestety te liczby nie wyglądają ciekawie, tak? Słuchajcie, dla przykładu, Francja, energia elektryczna zdrożała od 1 października o prawie 13%, Wielka Brytania o 12%, Niemcy dokładnie o 13%, w Czechach ceny hurtowe energii elektrycznej skoczyły o 150% do góry, co przyłoży się prawdopodobnie nad rachunki na poziomie 20% wyższe. Słowacja 18%, Węgry. Tutaj na Węgrzech sytuacja jest taka, że tutaj państwo kontroluje ceny energii elektrycznej i te podwyżki jeszcze nie są zauważalne, ale za to cena benzyny na Węgrzech w ciągu miesiąca wzrosła o 30%, tak? A więc jak widzicie, nie tylko energia elektryczna drożeje. Wczoraj mówiliśmy o cenie ekogroszku, który zdrożał o 400 zł w ciągu miesiąca. Niesamowite, prawda? Był ekogroszek na placu i nagle sobie postanowił zdrożeć, a więc będzie droższy od dzisiaj. Dlaczego tak nie może być z energią elektryczną? Hiszpania, no w Hiszpanii tam już nawet Hiszpania to już nawet do Unii Europejskiej zaapelowała o to, żeby Unia zajęła się regulacją cen za energię elektryczną, ponieważ no oni sobie już nie dają rady z tym, co się dzieje, tak? Nie są w stanie. No jest wesoło. Ja się postanowiłem przyjrzeć się cenom energii elektrycznej, jak to się kształtowało w ostatnich latach, bo wiecie, bo każdy zawsze odczuwa podwyżkę gdzieś tam, jak widzi wielki napis plus 30% za prąd, no to wydaje się, że to już jest koniec świata, tak? Tylko pamiętajcie, jeżeli energia elektryczna jest liczona w kilowatach i za energię elektryczną płacimy za kilowatogodzinę 50 groszy i dostajecie podwyżki 30%, to płacicie tylko 15 groszy więcej, tak? No jakby ktoś wam napisał, a zapłacicie 15 groszy więcej za kilowatogodzinę, to machniecie ręką i więcej wydajecie na papierosy albo na piwo przy weekendzie, niż no nie odczujecie tej podwyżki, tak? No ale jeżeli jest wielki slogan 30% więcej z energii elektryczną, to to wtedy naprawdę napędza niesamowicie w głowie, wiecie, punkt widzenia. Fakt faktem, dzisiaj gruchła informacja, że inflacja w naszym kraju to jest 6,8%, a więc jak widzicie, nie opłaca się trzymać pieniędzy ani w poduszce, ani w skarpecie, a więc szybko na zakupy, dzięki temu pomożemy gospodarce, no bo ją będziemy napędzać sprzedażą wewnętrzną, a to bardzo nam pomagało w ostatnich latach. No albo, no nie wiem, kupować coś, inwestować w nieruchomości, chociaż to wszyscy robią i to też nie jest dobre, tak? Więc to też ma zły wpływ, takie inwestowanie, bo jeżeli wszyscy zaczynają inwestować w rzeczy, których się nie konsumuje na bieżąco, no to wtedy to powoduje spadek tego rozpędu gospodarki, tak? Dobra, wracając do cen energii elektrycznej. Słuchajcie, mam tutaj taką tabelę od 2001 roku, postaram się Wam zaraz wrzucić też miniaturkę. I w 2001 roku energia elektryczna kosztowała 36 groszy za kilowatogodzinę. I co najciekawsze, poniżej 40 groszy była jeszcze przez prawie 5 lat. W 2005 roku kilowatogodzina kosztowała 42 grosze, w 2010 55 groszy, w 2015 57 groszy, a w 2000 roku 62. Więc zwróćcie uwagę, że energia elektryczna oczywiście, że zdrożała o 100%, ale w ciągu 20 lat. Czyli przełóżcie to sobie na swoje rachunki. Czy zauważyliście tą różnicę? Myślę, że w ciągu 20 lat, patrząc po sobie, zarabiamy dużo więcej. No, między innymi nawet minimalna krajowa urosła przecież w międzyczasie. Tak, ja już nie mówię, że każdy z indywidualnie zarabia i jeden zarabia 5 tysięcy, drugi 10, a trzeci na przykład 30 miesięcznie, a więc myślę, że takie osoby to w ogóle już nie odczuwają takich podwyżek. No, 100% za energię elektryczną brzmi świetnie, a tak mówię, jak dodamy do tego 20 lat, no to robi się z tego śmieszna kwota. I co najciekawsze, bardzo podobną kwotę za kilowatogodzinę płaciliśmy w 2013 roku. Wtedy w 2013 roku 58 groszy kosztował kilowatogodzina, czyli daje nam to w tym momencie 5 groszy różnicy, tak? Przez kolejne 8 lat, 9 nawet, ta cena, widzicie, jakoś nie poszła specjalnie do góry, tak? Czyli mieliśmy taki dołek 8-letni, teraz mamy znowu górkę i to by się pokrywało też z tym, jak zachowuje się gospodarka gdzieś tam, czy w Polsce, czy w Europie, tak? Więc miejmy nadzieję, że ta energia elektryczna nie podrożeje od 2022 roku o więcej niż powiedzmy 20%, tak jak ja zakładałem.
miałem jakieś 1,5 miesiąca do tyłu, w jakimś filmie powiedziałem, że obstawiam, że to nie będzie więcej niż 20%. Ale co najciekawsze, mam to takie zestawienie i tutaj jest pokazane, ile płacicie za energię elektryczną. Oczywiście to jest uśrednione, musimy to wziąć pod uwagę. Jeżeli mamy, wiadomo, w naszym kraju jest kilku tych operatorów za energię elektryczną i zakładając, że każdy z nas w kraju zużywa 1200 kWh rocznie, to słuchajcie, najtaniej zapłacicie w naszym kraju 970 zł za te 1200 kWh, a najdrożej zapłacicie 1040. Czyli zobaczcie, mieszkając w tym samym kraju, zarabiając tą samą minimalną krajową albo średnią krajową, powiedzmy, macie różne koszty mieszkania, tak? Zakładamy, że to jest niezmienne i zużywamy wszyscy 1200, no ale ktoś jest poszkodowany, bo ma takiego dostawcę energii, płaci 7 dych tylko za to więcej miesięcznie, że w jego okolicy jest dany dostawca, a w ciągu roku robi nam to już 840 zł, tak? Czyli zobaczcie, o ile jest drożej dla niektórych, mimo tego, że powinniśmy mieć wszyscy takie same warunki, tak? No ale wiadomo, no, różni dostawcy, różne ceny energii elektrycznej.